Po chyba 10 godzinach jazdy z przerwami wreszcie znaleźliśmy jakiś kemping. Szukaliśmy go 2 godziny. Jeździliśmy w jedną i w drugą, ja już mam naprawdę dość. Dziewczyny poszły nas zarejestrować, a my czekamy na wyjeździe, żeby dostać jakąś kartę czy coś, żeby się tam dostać, ale kemping jest naprawdę wielki. Mamy jajeczniczkę na poprawę humoru. Tu mamy piwo 2-litrowe. Przyjechaliśmy na kemping Straszko i ogólnie wszystko jest fajne. Jest strasznie drogo. Prawdopodobnie będziemy się musieli zbierać, bo wyszło nas to 100 od osoby za dzień, za kemping, zwykły kemping. Mieliśmy zostać 2 noce, ale jak to rano zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że nie. Ogólnie standard jest fajny, chyba mamy basen do dyspozycji. Nawet jeszcze nie byliśmy nad morzem. Nie byliśmy nigdzie. Jest mini zoo, kury pieją i inne rzeczy. Kogo od nas budził w nocy? Kupujące żółwie. Trzeba coś popływać. Dojechaliśmy z jakiegoś miłego pana na kemping i co ciekawe, jedną noc będziemy spać pod gołym niebem tutaj, a drugą noc zwolni się miejsce i drugą noc już będziemy mieć na normalnym miejscu. Jemy. Dobra, jest to wam. Na razie po tym. To chodźmy do stołu jak ludzie. Gracias. Zaśpimy sobie na polu. Dzień trzeci dobiegł końca. Znajdujemy się w miejscowości 4 km od Primosztyn. Jest bardzo pięknie, nasz tutaj właściciel nas tak bardzo miło przywitał. Dzisiaj noc pod gołym niebem, chociaż nie zdziwię się, jeżeli złapie nas w nocy burza, ale... Nie ma komarów, typowe dla Chorwacji. W sumie metr. Nawet za tym murkiem jest droga. My śpimy tu. Kokon. Najważniejsze jest to, że mamy po prostu morze na wyciągnięcie ręki, bo schodzimy po schodkach 5 metrów. Jesteśmy nad morzem. Mam nadzieję, że burza nie przyjdzie. Update z dzisiaj. Jednak nie spaliśmy pod gołym niebem. Rozłożyliśmy namiot przymuszeni deszczem. Miejsce nam się zwolniło. Będziemy sobie cofać i przepakujemy nasz namiot stąd. Gdzieś tam. Do tyłu. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale już w każdym razie się wypakujemy na dłużej. Wreszcie. Mamy już nowe miejsce. Tutaj pole, tam woda. Rozwijamy tutaj? Mamy tu. Rozwijamy tutaj, co? Jak widać w Chorwacji mamy same kamienie na podłodze, tak więc trzeba przygotować sobie dodatkowy zestaw śledzi, żeby dobrze przymocować namiot, bo dosyć ostro tutaj wieje. I wziąć młotek, żeby nie widzieć kamienie. Jest, sukces. Wreszcie możemy odpocząć.
uwaga, zamontowaliśmy sobie nasz statyw taki małpi i on nam pokaże, gdzie on jest. Czekasz? Czekasz? Flaga? Polska. Polska, nie ma. Nie ma w Polsku. Szkoda, nie może za rok. Dzień czwarty dobiega końca. Zawsze niemieckie tłumaczenie. Zawsze jest niemieckie, angielskie tak jest pomijane, ale dla Niemców jest pełno. No bo tu jest więcej Niemców, Anglików tu raczej nie przyjeżdżają, a olewają Polaków, bo są Polako biedako. Pan na polnanotowym nic nie umiał po polsku. Nawet po niemiecku, ani po angielsku sobie też nie. Po żadnemu, tylko po chorwacku. Ale powiedział, że Polako biedako i zawsze na kempingi przyjeżdżają. Jesteśmy w Pimorsku. O, flagi, jest Polska? Jak nie polska ma, to flaga, gincie. Polska flaga. Nie ma, bo oni nie uznają Polaków biedako. Wszystkie dali, no nie. Ale Japonię dali. Nie ma polskiej flagi, nie jemy. Wiesz, Polako! Zasłyszone pomoc Martina. Martina w końcu przekonała się do rurki. Ale fajne w tych miastach jest to, że jest taki klimacik, że nie czuje się tego zmęczenia, nie? Taka cisza, nie? Niby się dzieje coś, niby jest dużo ludzi, ale jest tak spokój. Nie wiem, jak to powiedzieć. A Kinga kupiła kieliszek. Martina kupiła sobie maskę białą. Nadal nie wiem, jak ona zejdzie pod wodę z góry.